Ola poznała Stefana na czacie. Tam opowiadał jej o swoim krawacie, o przetworach, które robi z Brukselki, o tym, że ma zajebiste szelki, że na parkiecie bryluje w foxtrocie i za granicą na dziano ma ciocie. Porsche nie jeździ, bo było za tanie, zimą do pracy go wiozą sanie, że z okna widok ma na góry i złotojajne hoduje kury. Tyle powiedział na czacie Stefan, potem siadł w PKS i przyjechał. Stefan poznał na czacie Mariolę, akurat miała przerwę, grała główną rolę w amerykańskim filmie akcji, siedziała właśnie przy kolacji, skromna blondynka z dużym biustem, w sercu jej ciągle miejsce puste. Ma długie nogi i dużo pieniędzy, pomaga kotkom i ludziom w nędzy, jest 18-letnią dziewicą i ma kaktusa z chińską donicą, do tego wszystkiego jest nimfomanką i można ją trzymać za kolanką. Spotkali się w realu pod realem, zamiast paska miał sznurego na stare korale, nie za bardzo tańczył, jedną nogę miał krótszą, ona szła prosto moleniosły futro, wczoraj 60 miała urodziny, on niósł dziurawy koszyk z wikliny. On mieszka w suterenie z widokiem na śmietnik, żaden z jej dzieciaków nie jest już nieletni. Ona ma długie jak stąd do Paryża, on siedział w pierdlu, bo naubliżał. Porsche widział kiedyś na zdjęciu, poza tym potrafi policzyć do 5. Jak się spotkali, tak się rozeszli, zniknął gdzieś z czatu tajemniczy dreszczyk. On wsiadł w PKS i pojechał do domu, ona o spotkaniu nie mówi nikomu. Oboje na czacie zmienili niki, on jest blond i on boy z Ameryki. I znów Mariola poznała Stefana na czacie, tam opowiadał jej o swoim krawacie, o przetworach, które robi z Brukselki, i o tym, że ma zajebiste szelki, że na parkiecie bryluje w foxtrocie i za granicą na dziano ma ciocie.